No i dobra, 5 minut do końca. Także pewnie. Jest shiny. Ha! 3786. Także dobra, mamy kolejnego Dragonite'a wymaksowanego. Także spoko. Ostatni power up. 3799. Jakaś promocja. Spoko. Jest Latios i Latias teraz. 98%, 15 ataku. Także maksujemy. I mamy max 3503 CP. Zawsze chciałem mieć po jednym z tych Pokemonów właśnie Latios i Latias wymaksowane. I w końcu się to udało, w końcu to zrobiłem. Także spoko. No i te Pokemony właśnie tutaj i następna Giratina. Właśnie jakby jakieś coś było potrzebne, jakimiś unikalnymi Pokemonami, jakieś trio czy duo, to właśnie dlatego to w sumie robię. Bo teamy na palki oczywiście mamy. Mam już w sumie dwa, tak? Jeden szóstka Rayquaza, druga szóstka Dragonite'ów. No ale tutaj właśnie te smoki potrzebne mi są do tego, jakbyśmy właśnie coś takiego robili, coś wymyślili fajnego. W ogóle dajcie znać w komentarzach, czy te trio, duo, co wrzucam, czy wam się to podoba, czy nie. Chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. No a ja tutaj lecę z Giratiną, która no jest kozak, fajnie wygląda. Także Giratinę też chciałem lepszą IV-kę, no ale się niestety nie udało. Na 96%, 15 ataku. Nie najgorzej. Jest spoko. No i Giratina też wymaksowana, 3368, także z dragonów, smoków zrobiliśmy wszystko, co chciałem. Także no, moja topka smoków prezentuje się tak, jak tutaj widzicie. Palkie pewnie będę na koniec maksował, zobaczymy jaka IV-ka będzie najlepsza. Z dwie chciałbym maksować, tak co najmniej dwie. Palka jest kozak. Jest kozak. Spoko. Także dobra, to było na tyle jeśli chodzi o smoki. Teraz sobie zrobimy te nasze kontry na Dracomitiora. I tutaj mam Ralców troszkę. Setki na razie zostawię. Jakby było jakieś Community Day, wiadomo. Ale tutaj zrobimy sobie te laki i nie będziemy tutaj przedłużać. Ja sobie je zewoluuję i wymaksuję. I zobaczymy się za chwilę. No i mamy pierwszą. Trochę schodzi się na tym power upowaniu. Już dawno nie power upowałem tak dużo Pokemonów naraz. I po prostu czasu na to schodzi. Już nagrywam to prawie godzinę. Albo ponad godzinę. No ale będą teraz kozaki. Będę gotowy prawie na wszystko. I to max. Czyli mamy drugą. I trzecie to miało być ta 96. Spoko. Także będę miał 4 wymaksowane Gardevoir. Czy Gardevoir. Jak to woli, ja lubię mówić Gardevoir, także każdy wie o co chodzi.
Zaraz maksujemy. I ostatni power up. Gardevoir numer 3 wymaksowana, łącznie numer 4. Charge Beam, Dazzling Gleam, najlepszy moveset. Oczywiście na palkie. Mineralce sobie zostawiam. Ile zostało candy? 400 candy, także buddy będzie trzeba zmienić. I zacząć chodzić z Gardevoir. Albo z Ralcem. Spoko. Dodamy sobie tutaj od razu do party i zostały nam dwa wolne miejsca, które są przeznaczone dla Togepi. Właściwie dla Togekisa. Togepi. I tutaj zrobimy 98 i jedną 96. I ja sobie od razu skorzystam z wykupienia nowego ataku. O, tutaj mamy 10 tysięcy. A po ewolucji już by było 50 tysięcy, także spoko. Lepiej to zrobić właśnie tutaj. Jeżeli ktoś chce Togepi, Togekisa maksować. I zobaczmy, Sinnoh Stone, mam ich jeszcze sporo. No ale muszę trochę zostawić na Community Day. Także tylko te dwie sztuki Togekisa zrobimy, więcej raczej nie będzie mi potrzebnych. Nowy wpisik do Pokédexu, jest to Togekis. No jeszcze są inne, Hidden Power Dark. Czyli będzie trzeba zmienić na Air Slasha. Jakby był Dragon, no to by było spoko. Także dobra, tu Togekis, zaraz go sobie wymaksujemy i jeszcze zrobimy, zobaczmy skąd one tutaj są, z Warszawy i z Kalkuty. To ja sobie zrobię tego, tą z Kalkuty. Nowy atak. I zjechaliśmy poniżej 7 milionów Stardusta, czyli wydaliśmy już 2 miliony. I po wymaksowaniu tych dwóch Pokemonów będzie prawie 2,5 miliona. Ale spoko, odzyska się Stardust. Na Mamoswine będzie Stardust razy 3. Także to też spoko. Chwila, moment i damy radę odzyskać troszeczkę chociaż z tego. I kolejny Togekis. Także zostało nam tylko wymaksowanie tych dwóch sztuk. I będziemy powoli kończyć ten odcinek. Nie wiem ile on teraz będzie trwał. Także no, mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi i mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Także jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. I dobra, tu mamy Air Slasha, także spróbujmy, zobaczymy jaki wyjdzie atak. Też Dark. Masakra. No ale spoko. Czyli wracamy do Air Slasha i maksujemy. No i dobra, w tym momencie mamy wymaksowanego drugiego Togekisa. Spoko, nie pozostaje nam nic innego jak dodanie ich tutaj do kontr na palkę z Dracomitiorem. Pyk. I mamy palkia Draco, palkia i na Switcha. Spoko. Także teamy Kozak. No i sporo dzisiaj spowerupowaliśmy. Mieliśmy 9 milionów 40 tysięcy, także wydaliśmy 2 miliony 506 tysięcy Stardusta. Sporo, sporo. Także dzisiaj 4 Dragonite, Latios, Latias, Giratina, 2 Togepi, 3 Gardevoir zrobiliśmy. Spoko. Spoko.
No ja jestem zadowolony, także mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to Stardust jest. Mam jeszcze parę Pokémonów do spowerapowania, które chciałbym spowerapować i które na pewno będą mi w przyszłości potrzebne. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze więcej power-upu, czy nie. Dajcie znać. Także ja kończę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!